Szanowni Państwo, będę miał dzisiaj przyjemność powiedzieć Państwu o rzeczach, którym służy presja, czyli po co nam ciśnienie. To służy dałem tutaj w cudzysłów, ono jest w cudzysłowiu, ponieważ nie zawsze to, co nam się wydaje dobre, albo to, co dzieje się pod wpływem takiej presji, pod wpływem ciśnienia z różnymi materiałami, to jest korzystne. No ale to ciśnienie jakoś działa, ta presja jakoś działa. A ja osobiście reprezentuję Instytut Fizyki imienia Augusta Hełkowskiego tutaj w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z czym nam się na ogół kojarzą takie pojęcia jak presja czy wysokie ciśnienie? No presja, najczęściej presja czasu. Czasem jest to, musimy coś zrobić na szybko, jesteśmy pod presją wydarzeń, więc to jest takie najczęstsze skojarzenie. Drugim pojęciem związanym z kolei z ciśnieniem, to najczęściej ciśnienie kojarzy nam się z wysokim ciśnieniem tętniczym. Także jeżeli przeszukać przeglądarkę internetową, to okazuje się, że najwięcej wyszukiwań, chyba 50 albo nawet jeszcze więcej, to było właśnie jak obniżyć ciśnienie tętnicze, leki na nadciśnienie i tym podobne rzeczy. Ewentualnie jeszcze od czasu do czasu ciśnienie może kojarzyć się z tym, co widzimy za oknem, czyli ciśnieniem atmosferycznym. No, czasem jest wysokie ciśnienie, no to wtedy niskociśnieniowcy czują się lepiej, będzie lepsza pogoda, a na znowu jak jest niskie ciśnienie, no to często mamy tutaj jakieś opady, burze i tak dalej. Więc to są takie potoczne skojarzenia. A z czym kojarzy się ciśnienie fizykowi? Albo na przykład inżynierom, którzy też zajmują się taką, którzy też wykorzystują w dużej mierze fizykę. Tutaj ostrzegam, będzie jeden wzór w trakcie tego mojego wykładu, ale tylko jeden. No otóż ciśnienie to jest siła przyłożona do jakiejś powierzchni, na przykład ten palec, którym tutaj dociskam ten stół, przez powierzchnię tego, przez tą powierzchnię, czyli przez powierzchnię tego stołu. Więc teraz, jeżeli naciskam albo nawet całą pięścią mogę docisnąć ten stół, to wówczas wywieram na niego jakieś ciśnienie, ale ono nie będzie raczej zbyt duże. Ciśnienie podaje się w jednostkach takich jak paskale, chociaż w życiu codziennym, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to częściej mamy do czynienia z tak zwanymi megapaskalami, czy dziesiątymi częściami megapaskala, czyli milionami paskali. Stosuje się też często takie określenia ciśnienia jak atmosfera albo bar. One można stosować wymiennie i jeden bar to jest mniej więcej 1/10 megapaskala, czyli 100 tysięcy paskali. No i teraz, proszę Państwa, to sobie tak mówimy, opowiedziałem tutaj, jak to wygląda, jaki to jest wzór, a w praktyce z czym się to wiąże? Tutaj mamy dwa przykłady. Jeżeli ten człowiek spróbuje wbić tego piona w ścianę, to nawet jak mocno w niego uderzy tym młotkiem, to prawdopodobnie nic się tej ścianie nie stanie, dlatego że powierzchnia tego pionu jest całkiem duża. To jak wiemy, jak jesteśmy gdzieś na gramy czy wykorzystujemy, to wiemy, że jak jest duża powierzchnia, to można uderzyć i się nic nie stanie. Natomiast ten sam człowiek, jeżeli będzie wbijać w ścianę gwóźdź, no to powierzchnia podstawy takiego gwoździa, ten czubek tego gwoździa, to jest taki bardzo, bardzo malutki. I dzięki temu ten gwóźdź łatwiej jest wbić nawet mniejszą siłą, bo wywiera się mniejsze ciśnienie wywiera się większe ciśnienie w tym przypadku i ten gwóźdź w tą ścianę dużo łatwiej wchodzi, niż gdybyśmy użyli takiego wielkiego piona. W związku z tym tak można sobie wyobrazić, co to jest to ciśnienie i czym się różni ciśnienie duże od ciśnienia małego. Dobrze. Gdzie z nim mamy do czynienia na co dzień, to już zacząłem mówić, chociażby w przypadku ciśnienia atmosferycznego. I jak to wpływa, to ciśnienie atmosferyczne, na przykład na wodę. To, co jest pokazane na tym rysunku, to jest tak zwany diagram fazowy, czyli wykres faz wody w zależności od tego, jaka jest temperatura, jakie jest ciśnienie. My na ogół operujemy w okolicach tego ciśnienia, oznaczonego tutaj jako ten 1,13 bara. To jest takie mniej więcej ciśnienie atmosferyczne. I w tym obszarze wiemy, co się dzieje z wodą. Jeżeli zmieniamy temperaturę od niskiej do wysokiej, to w temperaturach poniżej zera mamy wodę w postaci krystalicznej, czyli lód. Dochodzimy do zera stopni Celsjusza. Lód się topi,
Potem mamy obszar aż do 100 stopni Celsjusza, kiedy mamy wodę, no i czyli formę ciekłą. I potem, jeżeli dochodzimy do 100 stopni Celsjusza, woda wrze i zaczyna nam się zmienia, i zmienia nam się w parę wodną, czyli w stan gazowy. Czyli mamy, czyli woda może występować w tych trzech stanach: stanie stałym, ciekłym i gazowym. Natomiast coś będzie, ale tylko pod ciśnieniem atmosferycznym, dzieje się to w tych charakterystycznych temperaturach 0 i 100 stopni Celsjusza. Jeżeli teraz będziemy zmieniać ciśnienie, na przykład podniesiemy ciśnienie powyżej tego atmosferycznego, to okaże się, że żeby ta woda zaczęła wrzeć, potrzebujemy znacznie wyższej temperatury. Podobnie jest, gdybyśmy zaczęli obniżać ciśnienie. Tutaj w tym pomieszczeniu na przykład i tutaj by się gotowała woda, to okazuje się, że jeżeli zaczniemy obniżać ciśnienie powietrza, to zaszkodzi mojej osobie, ale w przypadku wody spowoduje, że ona zacznie wrzeć w znacznie niższej temperaturze. A więc to ciśnienie wpływa na to, co się dzieje z wodą, tak samo jak na przykład, ale tutaj mamy do czynienia z takim dosyć jeszcze niskim ciśnieniem, bo najwyższe ciśnienie, o którym tu jest na tym diagramie mowa, to jest 120 bar, czyli około, to jest około 12 megapaskali. Natomiast jeżeli zaczęlibyśmy badać, co się dzieje z tą wodą w znacznie wyższych ciśnieniach, takich jak na tym drugim wykresie, kiedy mamy niskie temperatury i wysokie ciśnienia liczone już w setkach megapaskali, czyli tysiącach barów, no to okazuje się, że ta woda wprawdzie skrzepła do takiej postaci, skrystalizowała do postaci lodu, no ale tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami lodu. Lód 2, 3, 5 i tak dalej. Okazuje się, że w zależności od tego, jakie mamy temperaturę i ciśnienie, to ten lód ma różną strukturę krystaliczną, to znaczy różnie się względem siebie układają te cząsteczki wody. Ta struktura jest regularna, bo to jest struktura krystaliczna, nie zawsze, ale na ogół jest dosyć regularna, czyli krystaliczna, ale może być różna w zależności od tego, jakie jest ciśnienie i temperatura. No, z tym dosyć często nie mamy do czynienia, ale już na przykład, jeżeli chodzi o temperaturę wrzenia wody, to w górach może się okazać, że to nie do końca jest 100 stopni, bo mamy na przykład obniżone ciśnienie wysoko w górach. Kolejnym przykładem tego, że ciśnienie odgrywa pewną rolę, jest węgiel. No, na co dzień to mamy do czynienia z węglem takim kamiennym czy węglem brunatnym, ale to nie jest czysty węgiel, czysty pierwiastek węgiel. Z czystym pierwiastkiem węglem mamy tutaj w codziennym życiu albo w takim życiu, no powiedzmy, częściej się spotykamy w codziennym życiu w postaci, w dwóch postaciach. Częściej w postaci grafitu. To jest taki węgiel, w tej postaci węgiel jest dosyć miękki i dlatego używa się na przykład grafitu w ołówkach, bo to jest miękki, łatwo się ściera. Natomiast druga postać tego węgla to jest w postaci diamentu, czyli najtwardszego minerału w przyrodzie. No i teraz wiadomo, do czego się ten diament wykorzystuje. Jego najważniejszym zastosowaniem jest, żeby go odpowiednio oszlifować i wówczas zmienia się w brylanty, czyli najważniejsze kamienie szlachetne w życiu wielu osób. Powstaje pytanie, nawet mówi się, diamenty są wieczne. To jest trochę przesady, no bo kiedyś one powstały, no ale jak powstały? No taki grafit nas mniej interesuje, ale jak powstał taki diament? No potrzeba do tego było trochę czasu. Takie diamenty, które dzisiaj są wykopywane, ponieważ one są wykopywane chociażby w Afryce Południowej, to one powstawały kilkaset milionów lat temu, najwięcej na głębokości 120-150 km pod powierzchnią Ziemi, w temperaturach około 1000 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem 4,5 do 6 gigapaskali. Co to jest za ciśnienie? To jest ciśnienie między 45 a 60 tysięcy razy większe od ciśnienia, z którym mamy do czynienia na co dzień, czyli naszego ciśnienia atmosferycznego. To jest o tyle razy większe ciśnienie. No i teraz powstaje pytanie, czy te diamenty można wytworzyć sztucznie? No bo one są wprawdzie wykopywane, ale niestety ich zasób jest ograniczony.
Nie wszystkie, które zostają wykopane, nadają się, już nie mówię o zastosowaniach jubilerskich, ale również do takich zastosowań chociażby w przemyśle. Nie wszystkie się nadają, no a przydałoby się, żebyśmy mogli je wytwarzać. No i okazuje się, że da się wytwarzać syntetyczne diamenty. Tu jest przykład takiej komory BARS do wytwarzania diamentów syntetycznych. I ta komora, w tej komorze w środku znajduje się ten materiał. Tam w samym środku ona ma taki kształt mniej więcej kulisty. W środku znajduje się ten materiał, który jest potem kompresowany, to z dużą zawartością węgla odpowiednio. Potem to wszystko jest kompresowane do około 4, nawet 5 gigapaskali, czyli do 50 000 bar. To jest ciśnienie i temperatura około 1500 stopni Celsjusza i po odpowiednim czasie można uzyskać takie syntetyczne diamenty, które nawet są wykorzystywane w jubilerstwie. I jeżeli chodzi o ich własności, to one nie różnią się, poza ceną, nie różnią się od takich zastosowań, od takich diamentów, które są wykopywane z ziemi. No dobrze. No to są takie dwa przykłady, czyli woda, diamenty, dwa przykłady zastosowania wysokiego ciśnienia, jak ono wpływa i czemu ono służy. I w tym wypadku rzeczywiście czemuś służy, no bo możemy mieć te piękne kamienie jeszcze o bardzo wysokich, ważnych zastosowaniach, choć w przemyśle i nie tylko w jubilerstwie, ale gdzie jeszcze mamy do czynienia z takim ciśnieniem mniej lub bardziej wysokim? No chociażby silniki, od tych samochodowych. No bo w komorze silnika samochodowego również powstaje ciśnienie, które porusza tłokami, ale przede wszystkim takie wysokie ciśnienie jest chociażby w silnikach lotniczych. Już nie mówię o silnikach odrzutowych, które muszą mieć odpowiedni ciąg, więc w lotnictwie wszędzie tam jest wykorzystywane wysokie ciśnienie. Wysokie ciśnienie jest wykorzystywane w układach chłodzących i w ogóle w elektrowniach, zarówno tych konwencjonalnych, jak i takich elektrowniach atomowych. Tam ta para, która jest wytwarzana z wody, ona jest ogrzewana przez w takiej komorze w odpowiedni sposób w takiej elektrowni. Ciepło jest wytwarzane na różne sposoby, ale zasada jest taka sama. Musi być ta para podgrzana, musi mieć odpowiednio wysokie ciśnienie, żeby poruszać turbiny, generować potem energię elektryczną, no i potem musi być chłodzona, więc tutaj występuje wysokie ciśnienie. W oponach samochodowych, no w naszych, w rowerowych, generalnie w oponach. Zbyt wysokie, chyba że ktoś bardzo ciężki jedzie takim rowerem, ale już w wielkich samochodach ciężarowych, których masa to jest kilkanaście ton niejednokrotnie, no to tam już jest potrzebne wysokie ciśnienie, żeby ta opona nam utrzymała taki samochód, mogła amortyzować w trakcie jazdy. No i jest potrzebny odpowiedni materiał, więc tutaj ta guma, z której są wykonywane te opony, też musi być odpowiednio przygotowana, żeby wytrzymać takie wysokie ciśnienie, taką różnicę ciśnienia między tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz. W przemyśle kosmicznym, który się teraz rozwija, no nie trudno sobie wyobrazić, jakie muszą być wywierane ciśnienia na każdy element, zwłaszcza zewnętrzny, takiego wahadłowca, czy takiej rakiety, która w tej chwili unosi, albo takiego wahadłowca, który gdzieś na orbitę różne elementy. Tam to musi wytrzymać przez krótki czas wysokie temperatury, wysokie ciśnienie. Różnice ciśnienia na zewnątrz. To tam to ciśnienie odgrywa rolę. Może nie mamy z tym do czynienia na co dzień, ale coraz częściej słyszymy o tym, że te technologie kosmiczne są rozwijane. No i jeszcze chociażby w przemyśle podwodnym, czyli rurociągi różnego typu, łodzie podwodne, batyskafy. Tutaj akurat mamy przykład pana prezydenta Rosji, który nurkuje właśnie w batyskawie na dno Morza Czarnego i tutaj ten batyskaf też musi być odporny na wysokie ciśnienie. No i inne zastosowania, o których nie będę mówił, jeżeli dobrze poszukać albo zastanowić się, to można ich znaleźć w naszym życiu całkiem sporo, a więc to ciśnienie odgrywa taką całkiem sporą rolę. No ale jak je można wytworzyć? Jak je wytwarzamy na przykład tutaj w laboratoriach, które mamy w Instytucie Fizyki w Uniwersytecie Śląskim? Tu jest taki schemat takiego laboratorium.
takiego układu, w którym wytwarzamy ciśnienie. I tutaj są dwa takie podstawowe, najważniejsze elementy. Pierwszym z nich w tej czerwonej ramce jest komora ciśnieniowa. To właśnie w tej komorze jest wytwarzane to wysokie ciśnienie, które oddziałuje na element, który znajduje się w środku. I ten element to może być jakiś materiał, który poddajemy ciśnieniu i potem będziemy badać. Ewentualnie możemy go badać już w trakcie tej jego kompresowania i tego poddawania wpływowi ciśnienia. No a drugim elementem w zielonej ramce to jest generator ciśnienia, czyli coś, czym my to ciśnienie wytwarzamy. W tym wypadku to jest taki ręczny generator korobowy, ale przy jego pomocy można wytworzyć, przy pomocy tego generatora można wytworzyć ciśnienie nawet 6000 bar, no, a nawet już większe, bo tak producenci, już można tworzyć nawet wyższe ciśnienia. Te dwa elementy są połączone tak zwanymi kapilarami, czyli takimi elementami, przez które to medium ciśnieniowe jest przesyłane. Tym medium może być gaz, ale w naszym laboratorium częściej jest to odpowiednia ciecz. Po drodze są jeszcze zawory, którymi można odciąć takie ciśnienie. Jest coś, czym można mierzyć, czyli miernik ciśnienia, żebyśmy wiedzieli, jakie ciśnienie wytworzyliśmy. Ponieważ na ogół potrzebujemy jeszcze zmieniać temperaturę tego całego układu, no to mamy jeszcze odpowiedni układ termostatujący, na przykład termostat, który możemy w szerokim zakresie temperaturę zmieniać. No i jeszcze w miarę potrzeb możemy badać, co jest w środku, przy użyciu odpowiedniej aparatury, czyli na przykład analizatora impedancji, jeżeli prowadzimy badania dielektryczne albo jakiejś innej metody badawczej. Co kto potrzebuje, to może takiego czegoś użyć, żeby badać, co się dzieje bezpośrednio z tym materiałem, jak go kompresujemy albo pod wpływem kompresji zmieniamy temperaturę. Jak takie układy wyglądają w rzeczywistości? No po lewej stronie jest właśnie taki układ z tą komorą ciśnieniową i tym ręcznym generatorem ciśnienia. Po prawej stronie jest układ już nowocześniejszy, w którym ciśnienie można generować przy użyciu odpowiedniego siłownika automatycznego. I tutaj po prostu ustawiamy jakie chcemy mieć ciśnienie, naciskamy przycisk i układ automatycznie podnosi do zadanej wartości i utrzymuje potem to ciśnienie na tym poziomie. Tak to możemy generować. Teraz powstaje pytanie, jak możemy to wykorzystać, te badania, albo do czego jeszcze to ciśnienie możemy wykorzystać w takiej pracy, no nie do końca już, w takim, powiedzmy, nie do końca codziennym życiu, ale właśnie w takiej pracy chociażby naukowca, a co ma przełożenie na nasze codzienne życie. No pierwsza rzecz to jest, ja tutaj chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to jest chemia pod ciśnieniem, dzięki której można uzyskać materiały o bardzo dużej czystości. Tutaj jest, tu jest materiał poliwinylopyrolidon, w skrócie PVP. To jest polimer, który jest wykorzystywany chociażby do zastosowań w farmacji, w medycynie szeroko pojętej, w farmacji między innymi. I co to jest w ogóle polimer? To jest układ wielomerów połączonych ze sobą w taki łańcuch. Mogą być polimery bardziej rozgałęzione, czyli mogą mieć jeszcze takie boczne łańcuchy, ale powiedzmy, że mamy do czynienia z takim układem, który jest połączony w jeden długi ciąg takich pojedynczych cząsteczek. Czyli mamy pojedynczą cząsteczkę i w momencie polimeryzacji ona łączy się chemicznie w taki długi ciąg. Mamy taki rzeczywiście taki łańcuch, dlatego mówimy o łańcuchach polimerowych. Możemy proces polimeryzacji przeprowadzić w takich warunkach, jak tutaj mamy, czyli pod ciśnieniem atmosferycznym, w odpowiedniej temperaturze, ale potrzebujemy do tego dodać odpowiedniego inicjatora takiej polimeryzacji, takiego katalizatora polimeryzacji, który, no i w zależności od tego, jakie chcemy długości łańcuchy, to musimy użyć odpowiedniej ilości i odpowiedniego katalizatora takiej reakcji, czy inicjatora, a efektem tego jest wprawdzie uzyskany polimer, ale niestety też zanieczyszczenia, które nam taką próbkę zanieczyszczają. Możemy to ominąć, jak się okazało, przeprowadzić taką reakcję pod ciśnieniem. Tutaj są podane warunki ciśnieniowe, w jakich to można przeprowadzić. To jest między 125 a 500 megapaskali i między 323 a 343 kelwiny, czyli w temperaturach, no nieco powyżej temperatury pokojowej, a nawet trochę sporo powyżej, ale w temperaturach, które są dosyć łatwo osiągalne. Ten przedział ciśnieniowy i temperaturowy wynika z faktu, że my możemy dzięki tej takiej reakcji uzyskać polimery
o różnej długości, czyli możemy warunkami ciśnieniowymi i temperaturowymi regulować, czy chcemy mieć dłuższe, krótsze i tak dalej. Tutaj też jest może być potrzebny katalizator takiej reakcji, ale dzięki temu, że mamy wysokie ciśnienie, możemy użyć znacznie mniej tej dodatkowej substancji. Dzięki temu ten materiał, który uzyskujemy, to PVP jest ma znacznie bardziej czyste niż w przypadku takiego uzyskanego pod ciśnieniem atmosferycznym. Drugi przykład, o którym tu chciałem wspomnieć, to są leki, to są lekarstwa, które są rozpuszczalne, lepiej rozpuszczalne, czyli bardziej biodostępne i jednocześnie stabilne. Jak mamy do czynienia z syropem, to nie jest problem, ale już jak mamy do czynienia z tabletkami, to czas, chociaż z syropem też, ale tutaj w tym przypadku głównie dotyczy to takich tabletek. No więc jak mamy taką tabletkę, no to czasem jak takie coś dostajemy do połknięcia, to może być problem, no bo dostajemy dużą tabletę, którą trzeba połknąć. No nie bez powodu ona jest taka duża, bo potrzeba tam dużo tej substancji czynnej, ponieważ w standardowych farmaceutykach dostępnych w formie tabletek, one mają strukturę krystaliczną, ona jest bardzo stabilna, to znaczy może długo leżeć na półce i ona się nie będzie psuć, dlatego długi termin przydatności, ale niestety sporo z takich lekarstw jest słabo rozpuszczalnych. W związku z tym musimy dużo wziąć tego farmaceutyku, żeby część z niego, minimalna część, niewielka część wchłonęła się i żeby zadziałała, czyli tak zwana biodostępność takiego lekarstwa jest słaba. Jest na to lekarstwo, na ten problem. Jest to stworzenie lekarstw w formie amorficznej. Ta jest taka forma amorficzna to jest taki nieregularny, to nie jest jak w krysztale, gdzie te odległości między atomami są dobrze zdefiniowane, jest to bardzo uporządkowana struktura, tutaj już struktury uporządkowanej nie ma, a przynajmniej nie ma w takim szerszym, tak zwanym dalekozasięgowej. Jest tylko, i te leki są dużo lepiej rozpuszczalne w takiej formie i dzięki temu lepiej wchłanialne przez nasz organizm, ale niestety często są bardzo niestabilne i ich życie, tak zwane życie w szufladzie, życie szufladowe, życie na półce jest krótkie. To może być na przykład parę miesięcy, czasem to już tylko parę tygodni i potem to lekarstwo krystalizuje i mamy do czynienia z formą, która nas nie interesuje. No i teraz jest pytanie, jak można to stabilizować? Są na to odpowiednie sposoby, ale jest pytanie, co jest przyczyną, co może być jedną z przyczyn tego, że te lekarstwa krystalizują na przykład, nawet jeżeli się uzyska w takiej formie amorficznej, że ono robimy taką tabletę z lekarstwem w formie amorficznej, a ono sobie niestety potem skrystalizuje. Proszę Państwa, tabletkowanie to jest taki proces, to jest przykład takiej tabletki DTP. To jest taki proces, w którym mamy tą naszą substancję. Ona sobie jedzie po takiej taśmie. Z dwóch stron jest ściskana, tak jak jest tutaj pokazane na tym schemacie. To ciśnienie nie jest duże. To tam może być na przykład 20 MPa, ale to zależy pewnie od substancji. No i po tym ciśnieniu mamy do czynienia już z takimi tabletami, które potem używamy w naszym życiu, czyli które kupujemy w aptece. I to możemy zrobić, i takie tabletkowanie, to jest ta sama procedura w przypadku zarówno leków w formie krystalicznej, jak i amorficznej. Pytanie jest takie, czy to tabletkowanie coś powoduje takiego, czy może spowodować jakieś niekorzystne efekty. No i okazuje się, że niestety tak. Tutaj są dwa wykresy, ja nie będę tłumaczyć, o co chodzi. Powiem tylko w skrócie, że tutaj mamy do czynienia z tak zwaną przenikalnością elektryczną. To się bada metodami szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej i tutaj ta przenikalność tego lekarstwa, to lekarstwo to jest etoricoxib, ono było uzyskane właśnie w takiej formie cieczy przechłodzonej, to jest taka forma amorficzna i teraz zbadano, co się dzieje z tą substancją, jeżeli ona zostanie najpierw nie poddana ciśnieniu, tylko będzie utrzymywana przez dłuższy czas w tej temperaturze 368 kelwinów, czyli to jest tam kilkadziesiąt stopni Celsjusza, więc znacznie powyżej temperatury pokojowej, przez 26 godzin. I to jest pierwsze, to po lewej stronie ten wykres, widać, że tam się nic nie dzieje.
przez 26 godzin praktycznie ta substancja jest stabilna w tej formie. Natomiast jeżeli tą substancję, to nawet nieco niższej temperaturze, kiedy powinna być bardziej stabilna, poddamy kompresji, i tutaj jest poddana kompresji 20 megapaskali, no to okazuje się, że niestety obserwujemy, że zaczyna się spadek tej wartości. Na początku mamy taki schodek i potem ten schodek spada i po 26 godzinach to już z tego schodka nie mamy. Otóż to oznacza, że ten materiał uległ krystalizacji. Więc niestety ciśnienie tutaj zadziałało, ale w sposób, którego byśmy nie chcieli. Ono nie ustabilizowało nam tej formy amorficznej, tylko ono spowodowało jej krystalizację. A zatem, i to jest ciśnienie, które jest w tabletkarkach. Więc okazuje się, że taki proces tabletkowania może powodować, że substancja skrystalizuje. Co gorsza, nie zawsze jest potrzebne ciśnienie, które będzie działać, tak jak tutaj, przez 26 godzin. Ono może działać znacznie krócej. Czasem wystarczy impuls. Wystarczy jedno uderzenie, żeby nastąpiła krystalizacja. Jak Państwo macie do czynienia nieraz z takimi grzałkami chemicznymi, to można nieraz kupić w sklepach. Jest substancja, w której jest też taki psztyczek w środku. I teraz jak ona jest normalnie w formie ciecza, jak się pstryknie, to następuje, zaczyna się reakcja i jest wypromieniowywane ciepło, a ta substancja tam sobie krzepnie. No i potem można to, jak już to całkowicie skrzepnie, to można to w odpowiednio długiej temperaturze podgrzać w wodzie i to znowu się rozpuści do formy cieczy. Także jest to taki proces odwracalny, ale właśnie następuje przejście fazowe z formy cieczy do krystalizacji zainicjowane takim jednym pstryknięciem. I tutaj tak samo może spowodować ciśnienie w przypadku tabletkarki. Nie zawsze potrzeba długo dociskać. Czasem wystarczy tylko raz, pyk, i już niestety zaczyna się ten proces. Został zainicjowany i po pewnym czasie ta krystalizacja może zajść. No i to jest problem do rozwiązania. On jest w tej chwili rozwiązywany w różne sposoby. Ja o tym nie będę tutaj mówić, ale można rozwiązać ten problem właśnie przez na przykład dodanie pewnych elementów, takich jak chociażby ten polimer, o którym wcześniej mówiłem, taki, który będzie to stabilizować tą strukturę i zapobiegać krystalizacji właśnie w trakcie po zainicjowanej tym tabletkowaniem. No ale dzięki tego typu badaniom można było stwierdzić, co może być przyczyną tego, że tam niektóre lekarstwa, które wydają się pozornie stabilne, przez dłuższy czas w tej formie amorficznej mogą stać, to okazuje się, że jak się zrobi tabletkę, to ona sobie po miesiącu na przykład skrystalizuje. Więc jest to jeden z takich przykładów. Podsumowując, niektórym materiałom służy presja, czyli ciśnienie, wysokie lub niskie. To służy, to nie zawsze jest korzystne, ale na pewno na każdy materiał to ciśnienie oddziałuje, a niektóre efekty są bardzo pozytywne, niektóre są negatywne, ale zawsze są. A my w Instytucie Fizyki, tutaj w Uniwersytecie Śląskim, wiemy, jak te efekty badać. I zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową i zapoznania się z tym, co robimy w różnych zespołach badawczych, ponieważ między innymi są to badania wysokociśniowe, o których tutaj wspomniałem, oraz jeszcze inne, które też prowadzimy. Bardzo Państwu dziękuję.